Ty na co dzień przyjaźnisz się z Kingą Rusin, a jaki masz stosunek do Małgorzaty Rozenek? To jest wielka gwiazda TVN-u i życzę jej jak najlepiej i na pewno jest jaśnieje blaskiem swoim w TVN. Która z gwiazd TVN-u, jeśli chodzi o płeć żeńską, jest Twoim zdaniem najatrakcyjniejsza? Wiesz co, TVN pod tym względem jest tak nieprawdopodobny, że kiedy po raz pierwszy wszedłem na zebranie Dzień Dobry TVN, to była moja pierwsza reakcja, to była cała redakcja. Byli prowadzący, ale byli też wydawcy, reporterzy, researcherzy, producenci. I pierwsze moje wrażenie było oszałamiające, jacy oni wszyscy ładni. To jest naprawdę niesamowite, kiedy chodzisz po TVN-ie i widzisz, jak naprawdę niesamowici ludzie tu pracują. Utalentowani, zdolni, pracowici pewnie, ale też jacy ładni. No ja oczywiście mam to nieprawdopodobne szczęście do pracy w Dzień Dobry TVN, gdzie wszystkie koleżanki mam wspaniałe. I Kingę Rusin oczywiście, z którą pracuję najwięcej. I która trochę jest jak siostra, bo naprawdę poza swoją mamą chyba nie znam już nikogo dłużej jak Kingę, bo znamy się, nie wiem, może 40 lat, może 30, ale raczej 40. Ale Magda Mołek, która prowadziła ten wieczór, jaka wspaniała. Ania Kalczyńska, Dorota Wellman, z którą pracowało mi się fantastycznie już chyba 20 lat temu, więc to wspaniała redakcja. No dobrze, a ta jedna, jedyna, która Twoim zdaniem jest najładniejsza z kobiet, z którymi pracujesz? Nie, to tak w takich, to nie jest jakiś ranking, który bym układał, wiesz? To naprawdę wszystkie są wyjątkowe, ale w pewnym momencie, zwłaszcza w telewizji, to w ogóle jest pytanie na dłuższą rozmowę, bo nie byłbym w stanie powiedzieć, że podoba mi się kobieta, w której nie czułbym też jakiejś pasji. To nie o to tylko chodzi, żeby ktoś ładnie wyglądał na zdjęcie, ale masz ochotę z kimś porozmawiać. To nie musi być taka oczywista uroda. To musi się wiele rzeczy składać na to, żeby kobieta wydała się jakiemuś mężczyźnie właśnie ta akurat piękna. Tak przypuszczam, że teoretycznie Jack Nicholson nie jest najładniejszym mężczyzną świata, ale pewnie dla wielu kobiet był zawsze nieprawdopodobnie przystojny, choć powiedziałbym, że to uroda nieoczywista, ale coś w nim pewnie było. Tak, to nie musi być tak, że kobieta jest taka ładna, ma idealne proporcje. Nie, ale coś w niej jest, jakaś magia, coś przyciąga, coś niezwykłego. Czuję, że jest jakaś pasja, że chciałaby się poznać bliżej. I to jest piękna kobieta.